Cześć, jestem Valeria, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na test nowych produktów od marki Dominic Cosmetics. Ja tutaj mam korektor i puder do twarzy, więc dzisiaj będziemy razem testowali te produkty. Mam też kilka innych produktów, które już używam i bardzo lubię i też Wam dzisiaj ich pokażę, więc zapraszam do oglądania dalej. Zapraszam również do subskrybowania mojego kanału oraz pozostawienia komentarza na dole i zaczynamy. Ja zacznę od makijażu twarzy. Tutaj użyję produkt, który już został moim ulubieńcem. Pokazywałam go w innym filmiku. To jest podkład marki Eisenberg. Ja go mam w odcieniu 01 Natural i nałożę go na twarz. Dobra, podkład jest nałożony w minimalnej ilości, on ładnie wyrównuje kolory cery oraz tak ją wygładza. Jest zupełnie nieodczuwalny i teraz użyję ten korektor. Ja mam go w odcieniu Oat Milk i to jest taki odcień, który nie wybiela mi strefy pod oczami, a ładnie przykrywa wszystkie niedoskonałości. Ten korektor ma tak naprawdę małą pojemność. Tutaj jest tylko 4 ml. I co bardzo mnie zaciekawiło i spowodowało zakup tego produktu, tak to, że ten korektor ma tutaj zamiast zwykłego spąża, tutaj ma taką jakby metalową szpatułkę, która ma za zadanie chłodzić nam tą strefę pod oczami i pomagać przy jakichś tam opuchnięciach. Ja zazwyczaj korektor nie lubię nanosić po prostu z tej szpatułki na twarz. Ja lubię nałożyć sobie tutaj na dłoń i brać pędzelkiem korektor i nakładać pod oczy, ale tutaj trzeba nakładać prosto z aplikatora, więc tak robię. I powiem Wam, że bardzo przyjemnie ten aplikator faktycznie chłodzi mi tą strefę pod oczami. Ja nie używam dużej ilości korektora. A ten korektor ma też duże krycie. No i tak wygląda ten korektor pod oczami oraz użyłam go do przykrycia różnych niedoskonałości pojedynczych na twarzy. Ten odcień Oat Milk jest bardzo fajny, taki ciepły odcień, a sama formuła korektora jest bardzo przyjemna. On nie wysusza w ciągu dnia. Ja go nosiłam już przez parę dni i bardzo mi się spodobał. On wygląda świeżo, przy tym kryje. No i następny produkt, którego użyję, to będzie puder od tej samej marki Dominic Cosmetics. On występuje w dwóch odcieniach, dla ciemnych karnacji oraz dla jasnych. Ja mam ten oczywiście dla jasnych karnacji i tutaj też mamy niewielką ilość, 8 gram produktu. Bardzo ładne opakowanie stworzyła Dominic. Jeżeli nie wiecie, Dominic, Christine Dominic, to jest amerykańska influencerka, która już od wielu lat nagrywa filmiki na YouTube, jest bardzo, bardzo popularna. Jest też, mam wrażenie, że jest taką miłą, ciepłą osobą.
Co prawda, makijaże, które ona wykonuje, nie są w moim typie, ale byłam bardzo ciekawa od dłuższego czasu przetestowania jej produktów i właśnie te produkty, które dzisiaj Wam pokazuję, najbardziej mnie zainteresowały. A więc tak, ten puder ma być wygładzający, ma robić efekt Photoshopu, bluru, przy tym ma nie wysuszać strefy pod oczami, on nie ma w składzie talku, ma być wręcz taki nawilżający, przy tym matujący. No, ja jego jeden raz testowałam na modelce i powiem Wam, że wyglądał przepięknie. Co prawda, ja nie używam dużej ilości pudru na sobie. Zazwyczaj pudruję tylko strefę T i pod oczami, więc dzisiaj tak zrobię. Tutaj mamy, o, tak wygląda środek tego pudru. No i tutaj mi się wysypało na pokrywkę i stąd będę brała pędzelkiem ten puder. No i faktycznie ten puder daje efekt takiego wygładzenia cery i bardzo, bardzo jest matowy, ale też daje taki efekt soft focus, przy tym nie ma żadnych rozświetlających drobinek w sobie. Dobra, to ja wypełnię sobie brwi i dalej przejdziemy do ocieplania twarzy i tutaj pokażę Wam najnowszą paletkę z marki NARS. To jest limitka tego roku, ale najpierw wypełnię sobie brwi. Obawiam się jedynie, że ten bronzer może być teraz dla mnie odrobiny za ciemny, ale będę się starała nabierać jak najmniejszą ilość na pędzel. No i zobaczymy. W sumie nie ma tragedii, tylko że ten bronzer ma taki bardziej czerwonawy podtony. Teraz też słońce mi zaszło za chmury, więc jest dosyć ciemno. No może poczekam, aż to słońce wyjdzie i wtedy nagram aplikację tego bronzera na tej stronie, a na razie nałożę tutaj róż. Będę używać tego samego pędzla. Róż jest przepiękny, jest rozświetlający, bardzo taki soczysty odcień. I zobaczmy. Bardzo ładny ten odcień różu. Taki od razu świeży wygląd nadaje. No i mamy słońce, więc możemy kontynuować bronzer. Też ładny ten odcień bronzera. Ja teraz nie jestem zbyt opalona, w sensie nie używałam samoopalacza na ciała przez dłuższy czas, a myślę, że jak tylko to zrobię, no to ten bronzer będzie idealny. Okej, jestem zadowolona z tej paletki.
Ładna, podoba mi się. A teraz pokażę Wam produkt, który używam już przez parę dobrych dni i jestem zakochana. To jest paletka z mini produktami marki RMS Beauty. Ta marka już przez jakiś czas jest dostępna na stronie Sephora Polska oraz te malutkie paletki są też stacjonarnie dostępne. I tutaj mamy bestseller tej marki, czyli rozświetlacze oraz jeden bronzer kremowy rozświetlający. Ja bardzo lubię te rozświetlacze, nakładam ich palcem, mieszam po prostu sobie tutaj te dwa odcienie i nakładam tutaj. I to daje taki efekt lustrzanej skóry. I nie jest to też zbyt lepki produkt, więc nie mam problemu z włosami. Zobaczcie. Tutaj nie mam. Tutaj tylko róż, który też jest rozświetlający i tego rozświetlenie też może być wystarczające. A tutaj mam ten rozświetlacz. No przepiękny, przepiękny daje efekt. Więc znów mieszam te dwa odcienie. I nakładam. Jeden odcień jest przezroczysty całkowicie, a drugi ma w sobie takie różowo-liliowe odcienie. Więc bardzo ładnie to wygląda. I troszkę tutaj na grzbiet nosa. Efekt Glass Skin. No i ten tutaj rozświetlacz to jest bestseller marki. Ten rozświetlacz się nazywa Magic Luminizer. Ja go lubię nakładać tutaj na te tutaj kości. On ma inną też formułę, bardziej kremową, bardziej gęstą. Ale ładnie stapia się właśnie ze skórą. No i dobrze. Teraz myślę, że możemy przejść już do makijażu oczu. Tutaj nie będę robić nic spektakularnego, bo dzisiaj postawiłam bardziej na wyrazistą twarz. Więc tutaj użyję po prostu tych dwóch produktów. To są Color Fixy, jeden w odcieniu Expose i drugi w odcieniu Nude 8. Zrobię sobie kreskę tymi produktami, przykleję rzęsy i później przejdziemy do makijażu ust. Więc odcień Expose nałożę tutaj na powiekę. A odcieniem Nude 8 to zrobię sobie kreskę. Użyję ten odcień też tutaj makijaż oczy. Dobra, makijaż jest prawie skończony. Zostały nam tylko usta. Z racji tego, że mam bardzo delikatny makijaż oczy, pomyślałam, że użyję bardziej wyrazistej pomadki. Mam tutaj do przetestowania pomadkę matową z marki Rare Beauty. Ale ja zawsze używam konturówki. I teraz użyję tego odcienia z Color Fixu Nude 8 jako konturówkę. Zrobię sobie taki bardziej rozmyty kontur.
No i tak wygląda ta pomadka na ustach, to jest matowa pomadka, bardzo komfortowa formuła. Ja jednak wolę dodać troszkę blisku i użyję tutaj swojego balsamu do ust po prostu. On nie da za dużo koloru, ale da takiego blisku. No i myślę, że możemy przejść do podsumowania tego odcinku. Powiem Wam, że jestem bardzo, bardzo zadowolona z każdego produktu, który dzisiaj Wam pokazywałam. Jeżeli chodzi o markę Dominique Cosmetics, to tutaj jestem bardzo zaskoczona jakością tych produktów. Jak i korektor, tak i puder są świetnej jakości, naprawdę. Tego się nie spodziewałam. Co prawda obejrzyłam kilka recenzji na temat tych produktów i wszystkie te recenzje były pozytywne, ale no, nie spodziewałam się, że na tyle mi spodoba się ten korektor, zwłaszcza i produkt, i sam pomysł tego, żeby używać tutaj metalowej szpatułki, to jest świetnie. Jeżeli sami używacie ten produkt i na przykład lubicie nakładać taką większą ilość korektora pod oczy, no to faktycznie bardzo daje przyjemne uczucie chłodzenia ta szpatułka. Sam korektor ma krycie, przy tym nie wygląda ciężko pod okiem, co jest bardzo ważne. Można go budować i nadal nie będzie tej ciężkości, bo ja nakładam najpierw odrobinkę, a później jeszcze dokładam, jeżeli widzę jakieś prześwity, zwłaszcza kiedy używam gąbeczki, bo gąbeczka dużo wchłania w siebie produktu. Jeżeli używam pędzelka, to zazwyczaj wystarczy mi jednego nałożenia. Korektor świetnie utrzymuje się pod oczami, wygląda świeżo, jak już mówiłam, przez cały dzień. Nie wysusza mi tej cery, co ja też bardzo doceniam. Co prawda tutaj jest bardzo mała ilość, 4 ml. Na przykład w korektorze, który bardzo lubię, z Dior, mam 11 ml. Korektor z Huda chyba ma ten najnowszy 9 ml, jeżeli się nie mylę. No, a tutaj tylko 4, ale sam w sobie produkt jest świetny i odcień też mi bardzo się spodobał. No i ten puder jest bardzo dobry, jest naprawdę wygładzający, jest matujący, przy tym też nie wysusza cerę pod oczami. Przynajmniej teraz już minęło ile? Z godziny, z półtora godziny od tego momentu, jak ja go nałożyłam, i ta cera nadal wygląda bardzo, bardzo świeżo. Co prawda widzę, że już ten mat tak nie utrzymuje się fajnie. Ja też nałożyłam bardzo małą ilość tego pudru, a gdy używałam go na modelce, no to prawie robiłam jej baking i wyglądało to też świetnie. Ten puder ma w sobie taki kolor cielisty, więc na razie nie wiem, jak on będzie wyglądał na bardzo takich bladych, przezroczystych karnacjach, ale dla takich jasnych, średnich karnacji to jest fajny, fajny produkt. I mi się podoba, że tutaj nie mamy w składzie talku. Dla mnie osobiście to jest ważne, bo zauważyłam, że jeżeli używam bardzo często produkty, które posiadają talk w swoim składzie, no to faktycznie ta cera wygląda bardziej sucho u mnie. Jeżeli sporadycznie używam produktu z talkiem, no to jest ok. Jeżeli używam codziennie, no to już tutaj nie wygląda to tak dobrze, a tutaj nie mamy talku, więc mogę śmiało polecać. Też bardzo ładne opakowania tych produktów. Jeżeli chodzi o paletkę NARS, u NARS nie wiem, o co chodzi, ale te opakowania czasami bardzo ciężko otworzyć. O, udało się.
No i samo opakowanie oczywiście jest przepiękne, zawartość też jest cudowna. Mamy tutaj dwa pełnowymiarowe produkty w dobrej cenie i bardzo ładnie będą wyglądali na karnacjach bardziej opalonych. Na lata to jest świetna paletka do wzięcia z sobą do podróży. Nie zajmuje duże miejsce, przepiękny ten róż, jestem zakochana w tym odcieniu. No i bronzer też jak najbardziej ładnie wygląda. Ja obawiałam się, że może być odrobinę za ciemny, ale jest w porządku i mi się podoba. No i o tej palecie z RMS Beauty już mówiłam, że jestem zakochana w tych produktach. Przepiękne rozświetlacze wyglądają jak lustro na cerze i utrzymują ten poziom świetlistości skóry przez cały dzień, przez 10 godzin utrzymują ten taki glow. Bardzo, bardzo ładnie wygląda, włosy też za bardzo się nie lepią do tego produktu, ja go w ogóle nie czuję na skórze, więc polecam tą paletkę. Jeżeli chodzi o Color Fixy, no to już wiecie, że ja bardzo lubię Color Fixy, używam ich często zamiast bazy pod cienie, zamiast korektora, kiedy robię makijaż oczy. Fajnie nakładają się te produkty, trzeba nauczyć się trochę ich używać, ich dozować, bo są napigmentowane. No i na Color Fixach każde cienie utrzymują się jak na betonie, nigdzie się nie rozpływają, nieważne czy macie tłustą powiekę czy suchą, na Color Fixach wszystko wygląda bardzo, bardzo ładnie. No i ta pomadka z Rare na moich ustach wygląda trochę tak za mocno, nie za mocno, za bardzo wyraziste. No średnio mi się podoba ten odcień na moich ustach, ale sama formuła jest piękna, jest bardzo komfortowa, odczuwa się jak chmurka na ustach, ale ja nałożyłam też balsam do ust, bo lubię taki efekt bardziej mokry na ustach. A sama w sobie pomadka jest bardzo przyjemna. No i chyba to wszystko. O wszystkim powiedziałam. Jestem zadowolona z tych produktów na 100%. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Piszcie proszę na dole w komentarzach, czy wypróbowaliście cokolwiek z tych produktów, co o tym sądzicie. Może próbowaliście inne produkty z marki Dominique Cosmetics. Też chętnie poczytam Wasze komentarze na ten temat. I dzięki Wam bardzo. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!